Solidarność udostępni czytelnikom i badaczom swój bogaty zbiór wydawnictw drugoobiegowych z ostatnich kilkunastu lat istnienia PRL. Będą to broszury dotyczące historii Polski i innych państw komunistycznych, czy też utwory pisarzy i poetów z kraju i emigracji, objętych przez cenzurę zakazem druku. Ulotki wydawnictwa Podziemne Książki to cenny zbiór pokazujący młodemu pokoleniu, że słowem można wojować tak samo skutecznie jak orężem. Przewrót lat 80., których dokonała Solidarność, oparty był wtedy na tak zwanej bibule. No cały ten przewrót dokonał się tylko i wyłącznie dlatego, że no ci, którzy zaryzykowali, chcieli tym, którzy nie wiedzieli, czy można obalić komunę, starali się to przekazać na papierze. Mówi Radosław Mechliński z Wałbrzyskiej Solidarności. Archiwum Historyczne Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku od lat gromadzi i udostępnia materiały, które są cennym źródłem wiedzy o historii PRL. Niektóre publikacje posiadają na przykład autografy autorów lub są wyjątkowe z powodu bardzo niskich nakładów. Całość naszego archiwum to zasób około kilometra akt, z tego 500 metrów to są archiwa, materiały historyczne, czyli związane tutaj z działalnością ogólnopolskiego ruchu społecznego. Podkreśla Łukasz Grochowski, pracownik Archiwum Komisji Krajowej Solidarności. Jest to archiwum otwarte, to tutaj powstało wiele prac magisterskich i doktoratów, a nawet referatów szkolnych. Archiwum uruchomiło pracownię udostępniania zasobów w formie cyfrowej. Jak zaznacza archiwista Kamil Kaliszuk, oprócz czysto dokumentalnych zbiorów, dostępne są także zasoby plastyczne. Mamy pokaźny zbiór chociażby banerów, transparentów, czy też inwentarza używanego przez milicjantów. Już niedługo w archiwum będzie można zapoznać się z kolejną kolekcją z lat 1976-1990. Są tam między innymi teksty piosenek powstałych w czasie tak zwanego Karnawału Solidarności, czyli okresu między sierpniem 80 a grudniem 81, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Jesteśmy zobowiązani naszą historią, wspaniałą historią, do zabezpieczenia tego całego dorobku, który Solidarność wypracowała przez te lata. Dorobku niezwykle zniszczonego przez stan wojenny i przez różne zawieruchy, które w tym czasie tutaj przeszły przez nasz kraj. Marian Król z lubelskiej Solidarności apeluje do wszystkich, którzy gdzieś na starych strychach czy w piwnicach mają jeszcze jakieś pamiątki z czasów podziemnej walki z PRL-em i codziennego życia w tamtej rzeczywistości. Również apelujemy nie tylko o fotografie, ale również o takie dokumenty, które regulowały od kartki na mięso poprzez zezwolenia przebywania w trakcie godzin stanu wojennego, bo tak jak przykładowo na naszym terenie był taki czas, gdzie obowiązywała godzina milicyjna. Zamiast wyrzucać te pamiątki na śmieci, warto odesłać je do Centralnego Archiwum Solidarności lub do regionalnych zasobów muzealnych. Tam będą mogły one służyć następnym pokoleniom nie tylko Polaków, ale również osób z zagranicy.